Ale wszystkim dzisiejszym odcinku, my drodzy, tak przed świętami. Robię takie kotwy na tunel w tunelu, bym powiedział. Ja to robię na pomidory, z tego względu, że pomidory są bardzo wrażliwe na temperatury takie ujemne i musimy zrobić tunel w tunelu, jak ja to mówię. A to są takie, bym powiedział, kotwy mocujące. Kabłonki będą robione z peksa. Kurczę, zimno, ja pierdzielę, wiecie co? Tak to ma wyglądać, krzywo. Nie, tak to ma wyglądać, moi drodzy. To jest peks, chyba 16. O, i tak to będzie wyglądać, to się wbije do ziemi. No i tak to zrobimy tunel w tunelu taki. Tunel w tunelu na pomidory. Na pomidory, tak. A jak twój tytoń? Tytoń? Przezimowo. Powiem szczerze, że przezimowo, bo znowu nastały minusowe temperatury. W ostatnim filmie nagrywałem, że były 3 dni na minusie. Później były troszkę pogody. I teraz znowu też na minusie. No, 3 dni ma być na minusie. Chyba to ostatni dzień, bo pochmurno dzisiaj jest. Już pojawił się? Tak. Zaraz przejdziemy. To, o, i tak to ma wyglądać. No. O, owiec. Pokażę wam owiec. Jakiś taki dziwny owiec kupiłem. Nie wiem. Kupiłem 3 wory, bo to mi wystarczy. Od brodacza owiec? Brodacza owiec, no. Szukałem czarnego owca. Czarnego owca szukałeś? Tak, czarnego owca chciałem szukać. A kupiłem taki najdłuższą łuską. On jest dość gruby, ten owiec. Ja mam swój, ale ja mam taki krótki, a ten jakiś taki dłuższy jest. Ile płaciłeś w ogóle? Targowisko. Nie, zapłaciłem za... No już się nie targowałem. 50 zł za 40 kg, no. Chciałem dać ludziom zarobić, nie ma co. Drogo, pewno drogo, ale wiecie co? 1250 za tonę. No na pewno jakbym miał kupować tonę, czy dwie, no to może bym się targował za owiec, ale już nie chciałem się targować, sobie myślę, dobra, na te 3 worki to... No i tak trzeba rozładować. Panie doktorze, czego to jeszcze nie rozładowane? Jeszcze nie siejemy. Podjedzie się pod siewnik. Tak się zastanawiam, czy siać. Zimno jest, powiem, że zimno jest. Ziemia jest zmarznięta. Już w przyszłym tygodniu być fajnie. No, ziemia jest zmarznięta. Nie wiem, jaki sens jest siania, kurde. Lepiej tu się pokręcić, o nawet o. Patrzcie, o ta jedna noga do ścięcia też. Zaplanowane wszystko, tu ma być fajnie wszystko zorganizowane, bo odkręcimy deski. Będziemy wszystkie gałęzie tu wynosić. Także wszystko to przygotowane. Część będziemy, żeby tam po prostu tak nie zaśmiecać całego podwórka, będziemy od razu rozdrabniać. Rozdrabniać takie, te na grubsze, ale te takie drobne będą na rozdrabnianie. Tytoń jak tytoń. Zimne noce, nie ma co ukrywać. Temperatura w tunelu koło 10, no 6 stopni. No i teraz pasowałoby to ogrzewanie zrobić. Co zauważyłem, moi drodzy, że odmiana Simona wcześniej schodzi. Już tutaj widać, oczywiście ziemia się pewno zazieleni. To już nawet nie powinno być okrywane. Jakby słońce wyskoczyło, to bym nawet pewno ściągnął te agrowłókninę. No jak tu widać, o, patrzcie, już siewki poschodziły tutaj bliżej. Proszę, jakieś zbliżenie, co by zrobić. Kiedy sialiśmy? W sobotę sialiśmy 20 chyba 5. Prawie schodzi, no już schodzi, no nie ma co. A jak 28? 28 to ja w ogóle, wiecie, nawet już jak później siałem, to zauważyłem, że ona nawet nie popękała tak mocno jak Simona. To w ogóle nie widać. Dopiero jakby zaczęła pękać. Chociaż, wiecie, no tutaj tunel po bokach jest, zawsze to jest zimniej. Zawsze zimniej. Wcześniej schodzi środek. Jeszcze widać tu śnieg. Zobaczcie, u nas jeszcze śnieg leży. Czyli pod samymi bokami. No i tak to, no trzeba czekać, no trzeba być cierpliwym, trzeba czekać. Zimno, zimna ziemia, nie ma słońca, no. Tutaj skrupliny padają. Nie podlewam, bo nawet nie ma sensu podlewać, no. Czasami tak jest, czasami nawet, no ja mówię, przydałoby się teraz to ogrzewanie, bo puścić rurę, tutaj ogrzewanie trzeba było zrobić po prostu naddmuchowe. Piec wstawić, taki piec. Z podajnikiem. Z podajnikiem, wrzucić troszkę owsa. Albo pójść krok dalej. Tylko trzeba po prostu... ogrzewanie podłogowe zrobić. Nie, to jest za duży koszt. Ale pasowałoby tak puścić rurę średnicy 30 cm. Nawet wychodzi z metra właśnie, z metra bieżącego arkusza blachy, zrobić to cynkowane blachy. Widziałem. A co, ten kocioł na środku miałby być? Nie, kocioł by stał tutaj. Po prostu stałby tutaj, w tym miejscu, obok wody. Tu by gdzieś by był komin wyciągnięty. Z tyłu bym miał jakieś taki turbinę, wentylator. Ja już popatrzyłem, wszystko już mam planowane. Nawet kocioł mamy.
kocioł mamy. Kocioł musi być zrobiony, nawet bym powiedział, bardzo dobrym wymiennikiem. To ma być energooszczędny kocioł. To nie ma tak, że ma być grubą blachę, nie wiadomo jaką mieć. To ma być z cienkiej blachy, najlepiej kwasówki zrobione. Na płomienicach jakiś, żeby też jakoś można było szybko go wyczyścić. Szybko on powinien się nagrzeć, żeby nie wiadomo jakiej temperatury nie tworzyć tutaj. Po prostu tutaj rura, no i wzdłuż rura przez cały tunel i co metr by miał po prostu nawiecone takie otwory, tam by się ciepło rozchodziło tak górą jakoś, tak żeby to ciepło krążyło tak w ten sposób. No takie plany są, no. To powiem, że szczerze nawet nie zaszkodzi mojemu systemowi do podlewania. To nad tym byłoby? Była nad tymi właśnie. To by ładnie było, można było włożyć. Nawet nie trzeba było po prostu ją tutaj mocować. Ona by po prostu leżała sobie. Miały być całkiem inne plany, co innego miało być robione. Tego jak tam wędzarnia? Wędzarnia, no widzicie, opatrzcie, o. Zobaczcie, ile to lodu u nas było. Proszę bardzo, centymetr lodu. No ogniotą to ciągnikiem, no troszkę się zapadło. No troszeczkę trzeba będzie nasypać ziemi. Ja tu tak troszkę tak pozabezpieczałem, no tutaj. Ale wiecie co, że naprawdę. Nie da się to za chwilę puści, że to jest tutaj jest ciapa. Normalnie ciapa, trudno chodzić. No spokojnie, przymierzam tutaj po prostu jak to wychodzi, takim leciutkim nawisem. Nad wisem będę to robił, bo tak chciałem to robić. Zaraz wam pokażę szablon. Wiecie, no jeszcze przed wylaniem ja to wszystko wymierzyłem. Mniej więcej ile cegieł pójdzie. To poprzykrywałem, ale wiecie co, jak mam tu w tym błocie tak się tutaj ciapać. A naprawdę było fajnie. Było fajnie przed samym śniadaniem, co myślę, ładnie zrobimy tu wędzarnię. Ale no trudno, no. Może wyjdzie takie coś, że będziemy wędzić i będziemy tutaj robić, no. Nie powiem, że tak nie będzie, no. Chociaż część osób podpowiedziała mi jedną rzecz, że może zrobimy jeszcze grill, czyli będzie tak wędzarnia dwufunkcyjna, część będzie do wędzenia, a tutaj przed wędzeniem jeszcze zrobimy może grill, zrobimy takie... To palenisko jeszcze jedno? Nie, tu będzie się palić, to da. No, wszystkiego wam nie zdradzę, moi drodzy, na razie w planie projektu jest. Jaki taki grill kupiłem. To nic, chcesz... ale to jest naturalny człowieku. To... Część osób zapytał się, czemu tak daleko, moi drodzy, bo trzeba się ruszać. Trzeba się czas palić te trochę upony. Każdy by chciał na podwórku, moi drodzy. Ja to jest moje, to ja na podwórku tyle nie przebywam co tutaj. Tu mam fotowoltaikę, sprawdzam ile energii jest, ile produkujemy. Tu sobie ławeczkę, tutaj jeszcze posadzę tuję. Może jakieś róże, te sprawy. Ja po prostu, o tu drzewko rośnie, patrz, już pęka. Jabłoneczka chyba. Nie wiem czy dobrze poprzycinałem. Także wiecie, ja lubię przebywać na otwartej przestrzeni, nie jakimś tam takim małym tym. Chociaż można było te wędzanie zrobić koło domu, ale słuchajcie, wędzić. Wiecie, tu ławeczka, to tam prezesowa nie chodzi, zawsze coś można pod ławeczką trzymać. A tam na baczność stać, kurde, na podwórku. No, także za chwileczkę wam pokażę jeszcze szablon, bo wszystko się zrobiłem, tylko jedynie pogoda nieodpowiednia. Może nawet, a podejrzewam, że nawet będzie deszcz padał. Także ja to pozabezpieczałem, no. No tak to czasami wychodzi. Słuchajcie, natury nie uszukamy. O, fundamencik sam raz wysech. Pokażę wam, jak się muruje, no. No ja tam talent mam, a jak nie, to zawsze to można się położyć, no. Położyć. Szerzej musisz zrobić. No, a na co szerzej? Grobowce mają 2,20 na 90. No to tak, taki będzie nowy model. Na bocz, a ty na boku śpisz. Na boku. Ty na boku śpisz. Boczny. Długość jest odpowiednia, no. Tak jest. Pomalutku, nie będę wszystkiego zdradzał. No widzicie, tu u nas jeszcze śnieg. No 0 stopni. Nocy minus 4, u nas nawet minus 5 czy 6. Różka wśród zwierząt. Wędzenie na pewno będzie, wędliny zamówione. Wędliny zamówione, no i słuchajcie, ja bym chciał tu takie zrobić, takie wieko tutaj, takie niedobrze drewniane, to jeszcze takie nakładane, taki jak chińska czapka, no chińska taka, dębowa, słuchajcie, kapusta tu jeszcze była, to nie jest tak, nie jeden by już to spalił, ja zawsze daję drugie życie. Tak samo młynek już jeszcze działa, młynek jest schowany, zmodernizowany, tak samo i beczka. Beczka jeszcze długo posłuży, no. Drzwi albo są otwarte, albo są zamknięte. No, szablonik zrobiony. No, może przyjdziemy tam do wędzarni, pokażę wam, jak to będzie mniej więcej wyglądać. Równo do tego. Słuchajcie. Takie krótkie palenisko? Nie, to nie jest króciutkie palenisko. Palenisko ma 70 cm. A tam dalej rura? To dalej będzie rura pociągnięta do końca, a po środku będzie grill. Czekaj, nie rozumiem czegoś. To ty rurę tu stawisz? Tak, tu będzie rura. A to nie będzie na całej długości kamień? Nie. Cegła znaczy się. Cegła będzie z zewnątrz.
Cewna go będzie z zewnątrz, ale będzie rura obudowana po prostu. No, słuchajcie, to będę bardziej wędził czy grillował na tym, jak tam na jakimś, no tam, bo do tego trzeba będzie kupić jakiś węgiel do grilla, prawda? Kupuje się węgiel, a to będzie naturalnym drewnem. No, wszystko do wykonania. Ja powiem, że pewno prawdopodobnie może, jak pogoda się pokaże, troszkę tu obeschnie, to będziemy robić może w sobotę. No to kiedy to wyprólujemy wędzarnię? Później. Na Boże Narodzenie? No może wcześniej, no już może takie mięso drogie nie będzie, że my tylko dwa razy do roku kupujemy mięso. No później wypróbujemy, to trzeba przepalić, to trzeba, żeby to wyschło, bo już nie będę udawał temperatury. No bo drewna do wędzenia to masz sporo już. No to to tak. Liśnie, czereśnie, jabłoń. O, tu już następne czeka. Kolejne rośnie. Czekaj, a orzecha można? Też, może wszystkim twardym można. Miał być orzech ścięty w tym tygodniu, miał być to. No i tak wszystko zaskoczyło. Dziś środa, 5 kwietnia. Pomalutku, nie można przyspieszać natury, no. Także o, drzewko już pęka, idzie wiosna. Także na wiosnę zawsze więcej roboty, no. No i w polu i owieś trzeba jeszcze posiać. Owieś miał być posiany. Dobra, moi drodzy, także pewno będę musiał już kończyć. Robię te pałąki i do następnego.